Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Fantasy Collection na moim kanale. Zanim wydamy kolejne 200 tysięcy, parę spraw do wyjaśnienia. Po pierwsze, w zeszłym odcinku nie wiem czemu nie umieściłem trafienia Buffona w parce. Pierwszy właściciel, jak widzicie, jest na ekranie. Powinien teraz też polecieć klip, jak go jakby trafiłem. Nie wiem dlaczego nie został umieszczony wcześniej. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, powiedziałem w zeszłym odcinku, że nie można zmieniać pozycji z prawego pomocnika na prawego skrzydłowego, czy nie wiem, z napastnika na środkowego napastnika. Dogadaliśmy się i jednak można. Także póki to nie jest na przykład prawy pomocnik na napastniku, no to oczywiście wszystko gra. I można używać kart wypożyczenia z paczek, czyli ja trafiłem swojego Busquetsa, mogę go umieścić w składzie. No i to by chyba było tyle słowem wstępu, zaczynajmy otwieranie. Dogadaliśmy się także, to jest moja pierwsza oczywiście paczka, dogadaliśmy się także, że będziemy otwierać tylko za 7500. No i trafiamy! Te pierwsze paczki są niesamowite dla mnie, wcześniej Sergio Ramos, teraz Mesut Ozil. Mua! No, zdecydowanie będę zawsze cieszył się na te właśnie pierwsze otwieranie w moim wykonaniu, pierwszą paczkę w moim wykonaniu, bo są fenomenalne. No, jeżeli to zostanie nam, będzie super. Po raz kolejny Hoffman, raczej chodziło mi o prawego pomocnika z Niemiec oraz jednego Francuza na prawej pomocy. No dobra, lecimy dalej, kolejna paczka przed nami, trafiamy lewego obrońca. Nie, to jest dobre trafienie z Francji, lewy obrońca, bardzo się nam przyda. No i mamy pierwszego Jokera. Oczywiście, tak jak mówiliśmy wcześniej, dowolny Polak daje nam możliwość wstawienia sobie do obojętnie jakiego składu wybranej karty, w tym wypadku złotej nieświecącej. No, nie jest źle. Rybus, Özil przede wszystkim. No, jest dobrze i mamy jeszcze Anthony Martial oraz jakiś CPS, znaczy cofnięty prawy skrzydłowy z Hiszpanii, ale Anthony Martial będzie idealnym napastnikiem do Francji. Szczególnie, że naprawdę świetnie gra mi się jego kartą. Dobra, ale Lacazette, no może to by była dopiero, to by było combo dopiero. No tutaj Rafael, dobra bardzo karta, niestety nie pasująca nam w ogóle, ale mamy bramkarza z Anglii, co nie jest złym trafieniem. Leo Messi, kogo tam masz w zanadrzu dla mnie? Uwaga, Leo Messi. O, prawo obrońca z Brazylii, no to niewiele nam daje i niestety w tej parce nie mamy nikogo. Lecimy dalej, Kun Aguero, uwaga, napastnik z Brazylii, Jonas. Niestety nic nam nie daje, mamy lewego obrońca, ale już trafiliśmy jednego z Hiszpanii oraz jeden duplikat Argentyńczyka. No teraz troszeczkę gorszy okres, mam nadzieję, że wrócimy na swoje tory, bramkarz z Francji. Dużo dzisiaj Francuzów trafiamy, o, i napastnik z Francji i jeszcze lewy obrońca z Belgii. Co mnie nie cieszy, to to, że już jednego lewego obrońcę z Belgii mamy. No ale na szczęście dobre trafienie Francuzów. To może właśnie jeżeli trafiamy tych Francuzów, to pójdziemy właśnie... Czy ja właśnie trafiłem Kuna Aguero? Informa. Dlaczego? Mega się cieszę moi drodzy, ale ta karta w ogóle nie mogę jej użyć. Nie mogę jej użyć, ta seria. Nie. Ale niemniej jednak jest to genialne trafienie. 89 overalla Kun Aguero. Inform. Coś niesamowitego. Ta seria przynosi mi fenomenalne szczęście. I jeżeli to się utrzyma, to ja nie będę w ogóle narzekał. I tak jeszcze dodam, że środkowy obrońca z Portugalii. Ale coś niesamowitego. Dlaczego to nie mogą być mistrzostwa świata, tylko to muszą być mistrzostwa Europy? Ależ niesamowity pech, niesamowity pech. A jednocześnie szczęście, ogromne szczęście. No nie wiem w sumie jak to określić teraz. Trafić Kun Aguero Informa 89 i nie móc go użyć? Nie. Mamy bramkarza Benaglio ze Szwajcarii. Bardzo dobre trafienie i lewy obrońca z Portugalii. Kolejna paczka przed nami, co w niej będzie? Lewy skrzydłowy Gomez z Hiszpanii. To może być dobre trafienie, bardzo przydatne. Mamy też bramkarza z Włoch, aczkolwiek tam jest Buffon, więc nie powalczy. Ale mamy pierwszą kartę z Turcji, no proszę. Prawie minęły nam pierwsze 100 tysięcy. Teraz trafiamy prawego obrońcę Pereira, już chyba mamy. Także będzie quickselowany. Ale mamy też środkowego obrońcę z Włoch. Uwaga, Harry Kane. Harry Kane, prawy pomocnik Vasquez z Realu Madryt. No, nim jeszcze nie grałem, więc może to być całkiem ciekawe. I HPO z Niemiec. Lecimy, kolejna karta. Ależ otwieranie nam się zrobiło, moi drodzy. Jest to coś niesamowitego. Dwa, no, pierwsza paczka świetna. Kun Aguero. Teraz trafiamy w Hiszpana oraz oczywiście Portugalczyka. Jednego Turka. Nareszcie, tu Turcy widzę się ogarnęli troszeczkę. Co prawda dwóch srebrnych,
czego się nie spodziewałem, ale lepszy turek jeden niż żaden. Cokolwiek to brzmiało. I mamy Johnson. Dobra, nie jest źle, nie jest źle, ale tylko on w tej parce nam tutaj jest potrzebny. Uwaga, uwaga. Prawy... Myślałem, że znowu Kandreva. Cerci, no ale właśnie na tamtym miejscu mamy Kandrewę oraz mamy też napastnika Barnett, ale świetne statystyki, 85 tempa, a w sumie tylko to, więc no może tylko jedna dobra statystyka. No ale, ale okej, okay. Mamy przynajmniej może jakiś zapasowy graczy. Około 10 paczek jeszcze do końca. Harry Kane, co tutaj będzie? I mamy kolejnego Jokera, moi drodzy, Mierzejewski, trafiony dodatkowo bramkarza i środkowego obrońcę z Portugalii oraz bramkarza z Francji. No i kolejny raz będziemy mogli sobie zastąpić jakąś kartę właśnie złotą świecącą, a raczej na złotą świecącą dzięki drugiemu Jokerowi dzisiaj. No, co się dzisiaj dzieje? Kun Aguero, to prawda nie mogę go użyć, ale to zawsze świetne trafienie. Özil, dwójka jokerów. Teraz środkowego Vasquez, trafiamy środkowego napastnika. I jeszcze jednego z Turcji, bardzo dobrze. Ten turecki skład jest nam bardzo potrzebny, ponieważ mamy mega mało zawodników właśnie tam u nich. No ale ja po prostu nie potrafię wyjść z wrażenia, co się wydarzyło. W każdym innym otwieraniu Kun Aguero znaczy jest wybuchem, ale wiecie o co chodzi, na pewno wiecie o co chodzi. Mamy, o, Bebe! Bebe to jest genialne trafienie, bo jest świetnym zawodnikiem. Harry Kane, kogo nam tutaj dasz? Harry Kane. Uwaga, Harry Kane daje nam bramkarza Ospinę z Kolumbii, no to wiadomo, nie za bardzo. No i niestety, mamy tylko rosyjskiego trenera. Rosja, wydaje mi się, będzie najgorszym zespołem, bo strasznie mało Rusków trafiam. Środkowy obrońca. Nie mam pojęcia, jak go przeczytać, ale... ale wygląda bardzo dobrze. No i oczywiście trafiamy Arszawina. Okej, okay, kolejna karta, kolejna paczka. Środkowy pomocnik ofensywny, Koke! Wspaniale, że tak to ujmę. Bardzo, bardzo dobre trafienie. Reszta niestety mierna. Okej, okay, lecimy dalej. Kun Aguero, my już go dzisiaj widzieliśmy. Bramkarza, czy jakby to byłby De Gea? Jakby to byłby De Gea? A i tak dobre trafienie. Antoine Griezmann. Uwaga. Środkowy pomocnik Hunt, no Hunt raczej, bo to jest niemieckie nazwisko, oraz środkowy obrońca Westermann. No i ile paczek nam do końca zostanie? Zostało nam 9000, więc tylko jeszcze jedną otworzę paczkę po tej, a w tej trafiamy lewego obrońcę, to jest Adriano. No ale nam się w ogóle nie przydaje, jest jeszcze Lopez, środkowy pomocnik defensywny z Hiszpanii. No i ostatnia paczka, moi drodzy, na dzisiaj. Będziemy, no prawie 200 tysięcy wydaliśmy, no ale tutaj nigdy nie da się trafić idealnie. SPD z Niemiec, to jest bardzo dobre trafienie, może się przyda, reszta niestety nieużyteczna. Dobra, no to ja teraz idę ogarnąć składy, już wam pokazuję, jaka jest nasza sytuacja. Okej, okay, moje składy prezentują się następująco. To jest skład francuski. No i tutaj dzięki Martialowi, Gomisowi oraz paru innym zawodnikom brakuje nam tylko prawego obrońcy. No skład praktycznie gotowy, który potem będziemy tylko ulepszać. W Anglii mamy trzech nowych zawodników, ale nie wygląda to tak dobrze jak u niektórych. Niemcy natomiast wyglądają coraz lepiej. Brakuje oczywiście bramkarza, lewego obrońcy, no i napastników. Z tymi napastnikami będzie mega ciężko, więc może trzeba będzie przemyśleć zmianę formacji. Ale Özil, Schürrle mogą robić dużą różnicę. Hiszpania już w tym momencie jest świetna. Jeżeli trafimy jakiegoś Torresa albo jakiegoś napastnika dobrego, no to byłoby idealnie, no ale na obecną chwilę już nawet teraz jest 100% zgrania. Busquets, Koke, no Ramos przede wszystkim. Ramosa w sumie możemy dać sobie na środkową obronę, dlaczego by nie? No i skład będzie bardzo silny. Jeżeli chodzi o Włochy, mamy środkowego obrońcę, lewego pomocnika, na lewym skrzydłowym oczywiście te wszystkie pozycje będę potem zmieniał. No ale brakuje jeszcze lewego, prawego obrońcy, no i napastnika. Może Balotelli by wpadł, to by było super. Zdziwiło mnie też, jak dobrze Portugalia nam tutaj poszła, ponieważ brakuje nam tylko trzech zawodników. Bramkarza, lewego pomocnika oraz napastnika. Lewy pomocnik chociażby Nani i byłoby super. Bramkarz, Rui Patricio, który też często trafiany jest w paczkach. No i Bebe, zobaczymy, no zobaczymy co będzie dalej. O Szwajcarii nie chce się nawet wypowiadać. O Rosji tym bardziej nie chce się wypowiadać. W Belgii tak naprawdę tylko zmienił nam się lewy obrońca. Natomiast co mnie cieszy, Turcja w tym pack openingu troszeczkę nadgoniła i cztery karty są już w moim klubie. Na szczęście nie powtarza... O, oczywiście źle tutaj zobaczyłem. To tak ma być oczywiście, Kaja. No i teraz wygląda to świetnie. No, brakuje nam jeszcze troszeczkę, ale jest lepiej niż było. No ale tak czy inaczej, Kun Aguero jest tutaj największym trafieniem, którego się absolutnie nie spodziewałem. Żałuję, że nie mogę go użyć, no ale takie są zasady serii. Na pewno przyda się na później. Dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Moi drodzy, ja niedługo już wracam do takiego normalnego
normalnego wrzucania, ale sesja mi się nadal trwa i za niedługo będzie mi się kończyła, powiedzmy, będzie troszeczkę mniej do roboty, także będę mógł wrócić do regularnego nagrywania. Jutro Draftologia, no i mam nadzieję, że się na to cieszycie. Dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia kolejnym razem na moim kanale.